Bardzo istotną datą jest 68 rok, a potem 70 rok. To nie tylko dla mnie, ale to dla całego naszego środowiska. 68 rok to był bunt studentów, czasem młodych asystentów na uniwersytecie, czyli młodej inteligencji, w największych akademickich miastach w Polsce. W Warszawie, w Łodzi, we Wrocławiu, w Krakowie, w Gdańsku. 70 rok to był bunt robotniczy. W 68 roku, kiedy studenci krzyczeli do robotników, chodźcie do nas, nikt się nie przyłączył. W 70 roku w Gdańsku robotnicy krzyczeli do studentów, chodźcie do nas. Poza Borusewiczem nikt się nie przyłączył. To oczywiście przesada, że tak jedna osoba, ale 68 rok to była osamotniona inteligencja. 70 rok to byli osamotnieni robotnicy. Było oczywiste dla nas od samego początku, już w latach 60., że nie ma mowy o jakichkolwiek ustępstwach władzy bez buntu robotników. Ze względu na strukturę społeczną i ze względu na szczególną rolę tak zwanej klasy robotniczej w ideologii systemu komunistycznego, ale także ze względu na okoliczności związane z możliwością organizacji buntu. Robotnicy, tak zwana wielkoprzemysłowa klasa robotnicza, to jest wielkie skupisko ludzi w tym samym miejscu. W naszym środowisku w 70 roku wszystkie nasze autorytety młodzieżowe siedziały w więzieniach. Mówię o Jacku Kuroniu, mówię o Karolu Modzelewskim, o Adamie Michniku. Oni siedzieli wtedy. Po 68 roku dostali wyroki różne, powiedzmy od 3,5 lat do 2 lat. Niezbyt wielkie, ale jednak jeszcze nie powychodzili z więzienia wtedy. Zresztą oni byli starsi od nas. W tym wieku różnica 4 lat, jak w przypadku Michnika i mnie na przykład, albo lat 18, jak w przypadku mnie i Kuronia, to jest ogromna różnica. Ja i moi przyjaciele aspirowaliśmy do tego środowiska. Chcieliśmy ich znać, chcieliśmy się przyjaźnić z nimi. Ale oni byli, no, na początku byli za starzy, a potem byli w więzieniu. Nie było jak się poznać, a potem baliśmy się trochę. Ja przynajmniej to pamiętam, że ja się bałem, że jak będę za bardzo aktywny w szukaniu tych przyjaźni, to pomyślą sobie, że jestem szpicer. No ale w każdym razie oni powychodzili w końcu z tych więzień. No jakoś się spotkaliśmy ze sobą. I lata 70, powiedzmy 3-4, to były takie lata poznawania się, organizowaliśmy seminaria historyczne, mówiliśmy o historii Polski. Ja wtedy byłem asystentem na uniwersytecie, jako jedyny w tym pokoleniu. No więc w każdym razie organizowałem takie trochę nieformalne kontakty, obozy letnie nieformalne w Bieszczadach, w Beskidzie Niskim, tam gdzie nikogo nie było, takie pustkowiach. Zapraszałem tam Adama Michnika. No, poznawaliśmy się. No i bardzo pomogła nam władza. Po pierwsze, Gierek wpadł na fantastyczny zupełnie pomysł, żeby zmienić konstytucję i żeby wpisać do konstytucji dozgonną miłość Polaków do Związku Radzieckiego. Na tym udało nam się, odwołując się do głównie pracowników nauki, głównie ludzi uniwersytetów, no, ożywić te środowiska. Zaczęliśmy zbierać podpisy wśród pisarzy, wśród aktorów to akurat mniej, ale wśród pisarzy, wśród reżyserów, wśród profesury, potem niższych pracowników nauki. No to był taki ruch, który zorganizował dużych kilkaset, jeżeli nie więcej, może to poszło nawet powyżej 1000, ludzi istotnych dla środowisk intelektualnych w kilku miastach akademickich. Trzeba też powiedzieć, że to był czas takiego zbliżania się, nazwijmy to, lewicowej inteligencji, antyreżimowej, antykomunistycznej, demokratycznej lewicowej inteligencji z Kościołem, który wówczas przeżywał piękny okres wyraźnego otwarcia. Po drugie, Adam Michnik wydał, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale chyba w 74 to było roku, chyba w 4 roku, nie pamiętam dokładnie daty, może 3, chyba 4 roku, wydał w Kulturze Paryskiej bardzo ważną książkę, Kościół, Lewica, Dialog,
która była przyjęta przez liczących się biskupów z wielkim zainteresowaniem, tak bym to określił. Także w tym samym czasie, może rok później, wydał swoją książkę Bogdan Cywiński. To była książka pod tym Rodowody Niepokornych. I to była książka opisująca dzieje niepokornej inteligencji warszawskiej po powstaniu styczniowym, długo po powstaniu styczniowym, jakby w reakcji na klęskę tego romantycznego zrywu powstania styczniowego, pracy pozytywistycznej, pracy u podstaw, pracy edukacyjnej wśród głównie młodzieży warszawskiej. W późnych latach 80., w latach 90. XIX wieku i na początku XX wieku. Rodowody niepokorne, Bogdan Cywiński. No, to miało też znaczenie, ta książka, ze względu na osobę Bogdana Cywińskiego. O Bogdanie Cywińskim z pewnością nie można było powiedzieć, że był z lewicy. Bogdan Cywiński żyje, jest właściwie, on i jego żona, w pewnym sensie wychowankami Karola Wojtyły. Wojtyła chrzcił ich dzieci, Wojtyła dawał im ślub, Wojtyła, jak przyjeżdża do Warszawy, czasem przychodzi do nich do domu. Wojtyła przez nich, u nich w domu spotykał się z naszymi, że tak powiem, przedstawicielami późniejszego Towarzystwa Kursów Naukowych i KOR-u.